Siemanko, łuparka, już ma przyheftowane mocowania pod widły. Rozstaw mam przystosowany pod moją całą tą ramkę. Tutaj mamy założony już ten cały ślisk. Wszystko fajnie chodzi. Ślisk zrobiony z blachy dziesiątki. Tutaj mamy blachę dziesiątkę. Pod spodem mamy dziesiątkę, ale ona będzie zmieniona, bo tutaj znajomy Leszek powiedział, abym włożył dwudziestkę, bo idą największe siły i tam może się podginać. Akurat mam taki kawałek dwudziestki. Myślę, że w zupełności mi starczy. Nie wiem, czy będzie widać, ale ten cały ślisk wchodzi mi 2,5 cm w cełownik, bo myślałem jeszcze tutaj w pionie zrobić po takie dwa płaskowniki, aby to się nie wyginało. Plus łuparki na widłach będzie bardzo mobilna. Koszty spalania ropy a prądu będą tak naprawdę na niekorzyść paliwa, ale tak według moich wyliczeń to średnio spala 1,5 litra, do 1,5 litra na godzinę pracy, czyli wyjdzie jakieś 10 zł na godzinę, więc przy tej ilości drzewa, które ja łupę, raczej będę łupał, to koszta są bardzo tanie. Z tej strony zamontujemy siłownik. Jeżeli będą grubsze kawałki, opuszczamy sobie tura niżej, bez żadnego dźwigania, wkładamy kawałek. Jeżeli będziemy chcieli, to podniesiemy i jak to się mówi, na wyprostowanej pozycji będziemy sobie łupać. Najprawdopodobniej, a przynajmniej na razie, tak jak mówię, podepniemy się pod tą trzecią sekcję. Tu tylko będzie siłownik, dwa węże. Tam weźmiemy sobie, przymocujemy takiego długiego druta. Tutaj zrobimy właśnie taką wajchę i będzie nam przesuwał ten siłownik. Ewentualnie jest jeszcze inna wizja. Pokażę jaka. Dobra, o kurno, opadły, wypięły się widłem. Nie wiem, czy to mi wypali, ale tutaj mamy pompę. Ona jest bezpośrednio z wału. W to miejsce włożymy sobie trójnik. Jak włożymy trójnik, założymy sobie takie gniazdo. Takie gniazdo. Potem do łuparki założymy sobie rozdzielacz jednosekcyjny, czyli damy zasilanie i z rozdzielacza puścimy sobie przepływ do zbiornika oleju. Tutaj zrobimy jakąś dziurę, czy tam trójnik wstawimy i wtedy rozdzielacz będzie tutaj bezpośrednio nad siłownikiem. I taki jest zarys. Jeszcze oczywiście nie znalazłem żadnego siłownika. Powiem otwarcie, szukam używki, no bo ceny nowych są jakie są, plus minus 1000 zł. Może uda mi się kupić z jakiegoś cyklopa, trola, czy innej maszyny budowlanej, jakiś tańszy. Tutaj już blachę mam. Jest nawet docięta. O, to będzie coś takiego. I tutaj mamy takie właśnie dwa kawałki. Na wspornik do uszu tych i tych z tyłu.
No to tyle w temacie. Pozdrowionka.